nie może się już pan doczekać, kiedy będziemy mówić do pana, panie pośle? Nie, nie, nie. Jeszcze poczekajmy do ostatecznego potwierdzenia w PKW. Pewnie jutro będziemy wiedzieli. Najważniejsze jest to, że Lewica wraca do Sejmu. Jeszcze kilka minut temu mieliśmy zero, czyli nie było Lewicy w Sejmie. Dzisiaj jest 12% i mam nadzieję, że jeszcze trochę urośnie do jutra. Więc to jest kilkudziesięciu zdeterminowanych, fajnych posłów i fajnych posłanek, które będą walczyły o takie podstawowe rzeczy jak prawa kobiet, świeckie państwo, prawa socjalne. I też chcemy być taką dobrą odpowiedzią na niestety Konfederację, która weszła do Sejmu, ale też odpowiedzią dla Prawa i Sprawiedliwości. Te wszystkie nacjonalizmy, szowinizmy będzie mogła kontrować tylko Lewica. Były przygotowane armatki z konfetti, dlaczego nie wystrzeliły? Bo tylko 12%? Jak to tylko 12%? To jest aż 12%. Nieważne konfetti, nieważne balony. Ważne, że proszę zobaczyć, kupa młodych ludzi, wspaniali ludzie, którzy wejdą na pewno do Sejmu i oni będą jakby solą parlamentaryzmu. Będą walczyli o to, o co od 4 lat walczyliśmy na ulicach, w organizacjach pozarządowych. Czyli dzisiaj te wszystkie osoby, które walczą o praworządność, o prawa człowieka, mają swoją reprezentację w Sejmie. I to jest najważniejsze. 43% poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości według tych sondażowych wyników. Jak na to patrzycie? No widać, że Prawo i Sprawiedliwość liczyło na znacznie więcej i nie udało się. To znaczy, że Polacy poszli po rozum do głowy i zobaczyli, że rządy Prawa i Sprawiedliwości nie były tak genialne, jak sprzedawano nam to w telewizji publicznej, w radiu publicznym, jak te tony lukru lały się z odbiorników. Wyszło gorzej Prawo i Sprawiedliwości. To znaczy, że Polacy już nie kupują tej narracji. Chcą Lewicy w Sejmie. Na razie mamy 12%, będzie więcej. Będziecie układać się z pozostałymi partiami opozycyjnymi? Czy Lewica chce być lewicową opozycją i mieć swój pomysł na bycie w opozycji? Nie no, zdecydowanie mamy lewicowy pomysł na bycie w opozycji. Zbudujemy wspólny klub. Ja zrobię wszystko, żeby wspólny klub z tych 40-50 osób powstał. Dlatego, że wtedy mamy dobry argument legislacyjny. Mamy silny argument legislacyjny. Możemy proponować dobre ustawy, socjaldemokratyczne ustawy, postępowe, progresywne i bardzo spójne. Więc wtedy, kiedy trzeba będzie rozmawiać z opozycją, oczywiście tak. Jeśli chodzi o praworządność, prawa człowieka, tak. Ale mamy też swoją agendę i ona musi być wypromowana po to, żeby już za 4 lata przejąć władzę. Kto najlepiej pracował na Lewicy na te 12%? No, nasi trzej liderzy byli niezastąpieni. Jakby wiedzieliśmy, że na początku może musieli się dotrzeć, ale to bardzo szybko minęło i uważam, że to trio działa świetnie. Ludzie po prostu widzą, że to są trzy fajne pokolenia, trzy różne wizje lewicy, ale tak bardzo, bardzo podobne też na końcu. Więc Polacy lubią jedność. Polacy lubią, kiedy ludzie się dogadują, a nie kłócą. I będziecie jednością w przyszłym parlamencie, bo przecież Lewica, która zdobyła ten 12% wynik, to nie jest samo SLD, to jest partia Razem i to jest Wiosna Roberta Biedronia, więc pytanie, czy wytrwacie przez 4 lata silni, zjednoczeni na Lewicy? Wytrwaliśmy 3 miesiące bardzo potężne. 3 miesiące, a 4 lata? W kampanii wytrwamy 4 lata. Ja deklaruję w tym miejscu, że zrobię wszystko, żeby nasz klub się utrzymał. Dlatego, że jeśli damy się podzielić, Lewicy nie będzie za 4 lata.